Dziękuję bardzo. Miałem przygotowaną jakiś pomysł na to, jak rozpocząć to wystąpienie, dlatego że jestem z WordPressem właściwie od 8 lat. Wiele rzeczy zrobiłem, wiele projektów z tym związanych z WordPressem jestem zaangażowany, ale chciałem się przedstawić. Natomiast pomysł opisać troszeczkę swoją drogę, powiedzmy. Natomiast wczoraj doszedłem do wniosku, że wydarzyło się coś, co spowodowało, że muszę to zacząć trochę inaczej, żeby wam też uświadomić, czym jest właściwie Cookie Notice. Mianowicie nie mogłem być na wczorajszej imprezie, a chciałem obejrzeć mecz Chorwacji z Rosją. W związku z tym, że on się przedłuża, uzgodniałem, postanowiłem zamówić pizzę w Poznaniu. Pierwszy raz coś takiego robiłem, więc nie wiem, pizza Poznań, 24 godziny. Zacząłem przeglądać poszczególne strony. Przejrzałem ich mniej więcej, nie wiem, 5-6, zanim znalazłem taką, na której mogłem zapłacić kartą i wszystko było ok. I na każdej z tych 5 stron witał mnie komunikat, ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na wysokim poziomie. Jeżeli dalej korzysta ze strony, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie. No i ten komunikat pochodził z wtyczki Cookie Notice. Także dużo jest takich doświadczeń i to właściwie mówi mniej więcej to, co tak kolega już powiedział a propos popularności, że z takimi sytuacjami jakby stykamy się często, a ja mam satysfakcję po prostu dlatego, że jestem jej autorem i na tym bym, że tak powiem, swoją prezentację zakończył. Dziękuję. To jest taki mniej więcej plan tego, o czym chciałbym opowiedzieć, czy to ogólnie o ciasteczkach w WordPressie, o wtyczce Cookie Notice, sposobie, w jaki ona funkcjonuje, jakie ma możliwości, ale też jakby trochę o rzeczach dookoła tego wszystkiego, bo jest tych rzeczy sporo, tak? Jest support, są rzeczy fajne, mniej fajne, są możliwości, są rzeczy, które się otwierają, jeżeli taki projekt się prowadzi. Ale zacząłbym od definicji, tak? Nie wiem, czy macie, podejrzewam, że większość z was orientuje się w tym, że jest coś takiego jak ciasteczka i są one wykorzystywane w internecie. To są dwie definicje. Jedna pochodzi z Wikipedii, druga gdzieś jest znaleziona po prostu w Google, ale dość, że tak powiem, może osobom mniej zorientowanym opiszę to, czym ciasteczka są. No ogólnie nazywamy to cookie, ciasteczko, plikiem cookie. Rzecz polega na tym, że są to pliki, które są zapisywane w momencie naszego kontaktu z daną stroną internetową. One są zapisywane po stronie przeglądarki, potem przy każdym odwiedzeniu danej strony internetowej przeglądarka wysyła te pliki. Wysyła te pliki do strony internetowej. Sorry, ale czuję, że jestem trochę zdenerwowany tą prezentacją. Muszę się napić. Dobra. Zastosowanie ciasteczek. Ogólnie jest ich tak naprawdę bardzo dużo. I jednym ze sposobów przechowywania danych jest sytuacja, kiedy mamy zalogowanego użytkownika. Wówczas tak naprawdę ciasteczka mogłyby nie istnieć, ponieważ moglibyśmy dane przechowywać i identyfikować użytkownika na różne sposoby. Natomiast ciasteczka pozwalają nam na identyfikację użytkowników właściwie po ich IP, po różnych, właściwie głównie poprzez IP, czyli nie mając danych użytkownika możemy go zidentyfikować. Ale ciasteczka na przykład, no może zacznę inaczej, jeżeli mamy główne zastosowanie ciasteczek to jest autoryzacja, czyli na przykład w WordPressie nie możemy się zalogować, jeżeli byśmy wyłączyli ciasteczka, ponieważ ciasteczko jest używane do tego, aby zalogować naszą sesję. Czyli mówimy o ciasteczkach sesyjnych. Drugie zastosowanie ciasteczek to jest na przykład zapisywanie preferencji. No takim przykładem
Takim przykładem zapisywania preferencji jest na przykład wybór języka na stronie internetowej. Jeżeli mamy opcję wyboru koloru, wielkości tekstu, wówczas możemy też dzięki ciasteczkom takich wyborów dokonać. Bardzo szeroko stosowane są ciasteczka w e-commerce, czyli na przykład każdy z Was podejrzewam zna taką funkcjonalność, jak dodanie produktu do koszyka, być może wyświetlenie informacji o tym, jakie produkty ostatnio przeglądaliśmy w danym sklepie. To wszystko się odbywa właśnie poprzez ciasteczka. Czyli te dane, to co robimy na stronie, jest przechowywane w ciasteczkach, potem jest nam to prezentowane w jakiejś formie. Kolejne zastosowanie ciasteczek to jest optymalizacja, czyli wchodzimy na stronę po raz pierwszy i strona musi jakieś operacje wykonać w związku z tym, z jakiego urządzenia korzystamy, z jakiej przeglądarki, z jakiego kraju wchodzimy. I właściwie taka operacja wykonywana jest tylko raz, tak? Czyli wówczas w ciasteczku zapisywane są te nasze dane. Przy każdym kolejnym wejściu już nie musimy, serwer, strona internetowa nie musi pewnych operacji wykonywać, ponieważ są już zapisane. I dwie takie najbardziej powiedziałbym szeroko stosowane rzeczy i techniki, to są statystyki, tak? Czyli Google Analytics, Facebook Pixel, Piwik czy inne technologie. Także wtyczki, które wtyczki WordPressowe, które umożliwiają statystyki, korzystają z ciasteczek. Inna sprawa, targetowanie reklam. Podejrzewam, że każdy z Was miał okazję widzieć coś takiego, że wchodzi na jedno urządzenie, przegląda jakiś produkt, albo nie wiem, albo produkt, albo jakąś tematykę. Otwiera potem przeglądarkę, portal internetowy na innym urządzeniu i otrzymuje reklamy tego powiedzmy z tej kategorii produktów, które żeśmy oglądali. To się odbywa ogólnie przy pomocy ciasteczek. Sorry na pisie. Kurczę. Sorry. Może później. Dobra, podział ciasteczek, czyli można wyróżnić jakby kilka rodzajów tych typologii, natomiast no, moje osobiste preferencje są takie, że wyróżnię je na trzy typy, czyli ciasteczka niezbędne, czyli sesyjne na przykład, tak, umożliwiające logowanie się w WordPressie, ciasteczka funkcjonalne, czyli tutaj byłyby te ciasteczka, które na przykład są stosowane do tego, żeby zapisać nasze preferencje, język i tym podobne rzeczy. Wyłączenie takich ciasteczek, może tak, wyłączenie niezbędnych ciasteczek jakby spowoduje całkowity brak możliwości wykonania pewnych operacji, czyli zalogowania się na przykład. Wyłączenie ciasteczek w przypadku ciasteczek funkcjonalnych spowoduje, nie wiem, na przykład brak. To, że przechodząc, wybieramy sobie język na stronie, przechodzimy na inną podstronę i ten język jakby powraca do wersji tej standardowej. I trzeci rodzaj to są ciasteczka niefunkcjonalne, czyli wszystkie te, które nie są niezbędne do tego, żeby strona działała, żeby była nam pokazywana. Czyli to na przykład ciasteczka dotyczące targetowania, dotyczące śledzenia, ciasteczka analityczne, ciasteczka statystyczne i tak dalej. Okej. Ciasteczka w WordPressie, może będzie tu lepiej, bo lepiej się na tym znam. Niezalogowani. Czyli jeżeli mamy czystego WordPressa i użytkownik wchodzi na stronę internetową, nie są ustawiane żadne ciasteczka, czyli całe RODO, całe GDPR, te wszystkie rzeczy w ogóle nas nie interesują. Jeżeli nie mamy żadnej wtyczki zainstalowanej, nie mamy włączonego Jetpacka i tym podobnych rzeczy, nie potrzebujemy ani nikogo o tym informować, ponieważ WordPress nie korzysta z ciasteczek do tego momentu. Czyli moment, w którym WordPress zaczyna korzystać z ciasteczek, to jest moment logowania. W momencie wchodzenia na
WP login, prawda? WP login PHP, czy korzystania z czegoś innego, WordPress wysyła do, próbuje zapisać i odczytać właściwie, zapisać i odczytać ciasteczko WordPress test cookie. Jeżeli tego nie ma, to wyświetla nam komunikat, że wyświetla nam komunikat o tym, że ciasteczka są wyłączone i żebyś sprawdził ustawienia przeglądarki. Dodatkowo są jeszcze inne rzeczy zapisywane, jest identyfikacja użytkownika. Tutaj wam wymieniłem mniej więcej te ciasteczka, które zapisuje sam WordPress. To jest WP Settings, gdzie są nasze preferencje, nie wiem, typu nasze preferencje dotyczące, nie wiem, czy kolorystyki, czy innych rzeczy. I to wszystko też jest przechowywane właśnie w ciastkach. Kolejna rzecz, która jest jakby niezależna, to jest przypadek, kiedy komentujemy na jakimkolwiek blogu, na jakiejkolwiek stronie internetowej. Wówczas WordPress zapisuje trzy rodzaje ciasteczek, właściwie dwa, ewentualnie trzy. Jeżeli podamy nasz adres strony internetowej, to zapisuje nam to trzecie ciasteczko, czyli comment author URL. Te dane są haszowane, także one nie są dostępne bezpośrednio w przeglądarce, nie możemy sobie tego sprawdzić. Natomiast z tego powodu i z powodu wymagań jakby GDPR powinniśmy o tym informować. Dobrze, to tak szybko, tylko postaram się. Poćwiczę oddech w międzyczasie. Podstawa prawna, czyli GDPR. Znaczy pierwszy raz pojawiły się sprawy związane z ciasteczkami w 2013 roku. To też było jakby związane z prawem europejskim. I wtedy właściwie trzeba było informować tylko o tym, że korzysta się z ciasteczek na stronie. Można było... I właściwie można byłoby na tym przejść do porządku dziennego, tak? Czyli nie była wymagana zgoda. Wymagane było informowanie o tym, że z ciasteczek się korzysta. Natomiast to się zmieniło z 25 maja tego roku. Zmieniło się o tyle, że wymagana jest zgoda explicite, tak? Czyli musimy wprost, jeżeli korzystamy z ciasteczek na stronie, musimy wprost poinformować, musimy wprost uzyskać zgodę użytkownika, tak? Czyli takie rozwiązania, które ja widzę to zresztą po statystykach pobrań i innych rzeczy, że ludzie jakby zdali sobie z tego sprawę i z tego korzystają, więc jest to po prostu w większości wypadków wymagane. Ale nie jest wymagane w przypadku osób indywidualnych, tak? Czyli te wymogi dotyczą tak naprawdę działalności komercyjnej, czyli wszelkiego rodzaju firm, od jednoosobowych działalności gospodarczych, po spółki, korporacje i tak dalej. Więc jeżeli jesteście osobami, nie prowadzicie działalności, możecie tak naprawdę sobie ten temat zignorować. Znaczy, to jest, że tak powiem, moja interpretacja, więc nie chciałbym, żeby ktoś miał do mnie pretensje, natomiast po przejrzeniu tych dokumentów, po czytaniu trochę o tej tematyce, po kontakcie z użytkownikami, rozmowach z użytkownikami, wnioskuję, że dotyczy to firm wprost. Firmy i instytucji, ale raczej nie jesteście instytucjami. Może podstawowe zasady to tak naprawdę omówię przy tym, co robi Cookie Notice, dlatego że ona tymi właściwie podstawowymi zasadami się zajmuje. Dobra, ciasteczkowy potwór. Marzyłem o tym, żeby dojść do tego etapu. Dobrze, bo tu chciałem powiedzieć krótką historię o tym, jak ta wtyczka w ogóle powstała i w ogóle skąd ja tu jestem i tak dalej. Powstała z takiej przyczyny, że brat, który się zajmuje też tworzeniem stron internetowych, powiedział, że potrzebuje takie narzędzie, które będzie służyło do tego, żeby można było zaakceptować ciasteczko na stronie. I razem z Przemkiem, moim współpracownikiem, programistą, żeśmy, że tak powiem, na kolanie napisali Cookie Notice, opublikowali ją
w repozytorium WordPressa. I to sobie tak leżało, nie wiem, działało, były pobrania, kilka tysięcy pobrań, potem 10 tysięcy, jakieś oceny się pojawiły, głównie bardzo pozytywne i tak dalej. Nie było tego może jakoś specjalnie dużo, ale coś się zaczęło z tym dziać. Po kilku miesiącach funkcjonowania Cookie Notice, że tak powiem, chcieliśmy sami jej użyć i okazało się, że ona nie działa. No i od tego momentu tak naprawdę zaczęła się historia Cookie Notice, ta realna, czyli wzięliśmy wtyczkę na warsztat. Nie powiem, że ją przepisaliśmy, a naprawiliśmy błędy, sprawiliśmy, że ona funkcjonuje, że zapisuje ciasteczko, czyli zapisuje te wybory użytkownika, że nie wywala żadnych błędów, notisów i tym podobnych rzeczy. I od tego, że tak powiem, to poszło, tak? To, co robi w ogóle ta wtyczka, to są tak naprawdę jest parę rzeczy i wszystkie one są związane też z tymi wymogami, z wymogami GDPR. Znaczy po polsku to jest RODO tak naprawdę. Wyświetla komunikat. Każdy z was to widział. Wyświetla komunikat o tym, że nasza strona korzysta z ciasteczek. Oczywiście każdy może to sobie skustomizować, napisać co chce, albo byle, że tak powiem, w swoim mniemaniu spełnić wymogi prawne. Po wyświetleniu tego komunikatu użytkownik tak naprawdę jest stawiany w sytuacji wyboru, czyli albo wyboru, albo nie. Może zaakceptować ciasteczko, bądź może odmówić. Odmowa jest w ogóle jednym z tych rzeczy, która się pojawiła w nowych wymaganiach właśnie tegorocznych. Do tego czasu można było implicite założyć, że użytkownik akceptuje ciasteczka, skoro jest na naszej stronie. Od teraz tak już nie jest, czyli użytkownik musi wprost je zaakceptować lub wprost odmówić. No i nasza decyzja, że tak powiem, co my z tym dalej zrobimy z tą odmową. Wtyczka na to pytanie nie odpowiada, tylko daje wam narzędzia, daje wam jakieś możliwości, żeby po swojemu że tak powiem, wprowadzić czy swoje funkcjonalności, czy zdecydować, co z tym robić. Czyli umożliwia też po akceptacji bądź odmowie, umożliwia ona zmianę tej decyzji, czyli przy pomocy shortcodu albo automatycznie jest wyświetlany link, przycisk do tego, aby te ustawienia zmienić. Czyli de facto pojawia się ten sam ekran skonfigurowany wcześniej ponownie i oczekuje, powiedzmy, na waszą decyzję. Umożliwia też dodanie linka do polityki prywatności, ponieważ to też jakby są wymogi z 2018 roku, z maja, że wszystkie informacje dotyczące i ciasteczek, i naszej polityki prywatności, jaką prowadzimy, polityki przechowywania danych, administracją danych, powinniśmy na swoich stronach umieszczać. Oczywiście ja ciągle mówię o firmach. I kolejna rzecz, która z tym jest bardzo już mocno związana i jest właściwie chyba jedną z tych najważniejszych rzeczy, to jest możliwość blokowania skryptów. Czyli jeżeli użytkownik wchodzi na naszą stronę, żeby być w zgodzie z prawem, nie powinniśmy zapisywać ciasteczek, a zwłaszcza ciasteczek tych niefunkcjonalnych dotyczących śledzenia dotyczących, czyli na przykład Google Analytics, Google AdWords, to wszystko nie powinno być używane na stronie do momentu, w którym użytkownik zaakceptuje używanie ciasteczek, tak? I to ta wtyczka też umożliwia. A to jest mniej więcej, że tak powiem, 100% funkcjonalności wtyczki w użyciu. Jeden panel, taki nie wiem, baner nazwijmy to, z tekstem. Trzy przyciski, oczywiście mogą być dwa, może być jeden, zależnie jak sobie to ktoś skonfiguruje. Zgoda, odmowa, link do polityki prywatności. Ewentualnie po akceptacji bądź odmowie pojawi się jeszcze przycisk do zmiany decyzji. Można go sobie również umieścić w dowolnym miejscu strony przy pomocy shortcodu.
Szczerze mówiąc, to jest też śmieszne, że to jest tak naprawdę tylko to, tak? Znaczy, ta wtyczka w dużej mierze nic więcej nie robi. Natomiast to nie jest też tak, że ona zawiera 10 linii kodu, dlatego że to wszystko wymagało i pracy, i uwag, dopasowania wymogów, powiedzmy, prawnych, do przełożenia wymogów prawnych na funkcjonalności. Ale to, co użytkownik widzi, to jest właściwie tylko to. Tu są opcje, że tak powiem, rzucam je tak na szybko, tylko nie chcę o nich opowiadać za bardzo, bo każdy z was może to sobie sprawdzić bądź zna. A tak mogę z ciekawości, czy ktoś z was korzysta? Ewentualnie ile osób korzysta? O kurczę. No to nieźle. Cieszę się bardzo, oczywiście. Więc albo znacie, albo możecie w prosty sposób sobie sprawdzić, jakie możliwości to posiada. Powiem szczerze, istota w ogóle tej wtyczki i podejrzewam sukcesu tej wtyczki polega na jednej zasadniczej rzeczy. Na prostocie właśnie. Na tym, że... Słucham? I że działa. Od niedawna, znaczy od niedawna, od paru lat działa. To jest druga rzecz. Ale w większości opinii, w większości informacji od użytkowników to była tak naprawdę zasadnicza rzecz. Jest banalnie prosta w użyciu. Właściwie instalujemy ją i właściwie nic nie musimy z tym robić, chyba że chcemy, tak? I to tak naprawdę wyraża się też w tych ustawieniach. Jedna rzecz, na którą bym zwrócił tylko uwagę, to jest to blokowanie skryptu, bo mówię o tym dlatego, że w tej chwili na mailu mam około 320 maili z powiadomieniami i z pytaniami dotyczącymi w tej wtyczki i innych zresztą. I znaczna część tych maili dotyczy właśnie blokowania skryptów, czyli no mi się wydaje, że jest to możliwie prosto zrobione, tak? Czyli jeżeli korzystaliście, czy wklejaliście ręcznie jakieś kody Analyticsa, Google Tag Managera, czy czegoś podobnego, będziecie wiedzieć, że to powinno załatwić sprawę, tak? Czyli jeżeli możecie użyć jakiś kod, wyrzucić jakiś kod w headzie bądź w body, to tak naprawdę, nie wiem, mi znanych 99,9 przypadków używania ciasteczek, kodu, który korzysta z ciasteczek, jesteście w stanie tutaj wrzucić i zablokować. Idea jest taka, że dopóki dopóki użytkownik nie zaakceptuje, nie wyrazi zgody na używanie ciasteczek, żaden kod, który się znajdzie w tych elementach, nie zostanie na stronie wrzucony, tak? Nie zostanie użyty, czyli w ten sposób. A skoro nie zostanie użyty, to znaczy, że wy jesteście w porządku w kategoriach prawnych. Resztę rzeczy oczywiście możecie przejrzeć też samodzielnie, instalując bardzo banalne ustawienia dotyczące wizualnej sfery, tak, czyli pozycja, animacja, tego typu rzeczy. Szczerze mówiąc, nie zmieniło się to od wersji 1.0 chyba. Słucham? Okej. Chciałem powiedzieć o rozwoju jeszcze. Znaczy, zabawna sytuacja jest taka, że sprawdziłem po plikach, bo chciałem sprawdzić, jak wyglądała wersja pierwsza i kiedy była opublikowana. Okazało się, że to był 8 lipca 2013, a dzisiaj mamy 8 lipca 2018. Przypadek po prostu, ale no jest to też ciekawa, sympatyczna rzecz, że jest to równo 5 lat, ja mam okazję mówić o tym. Jeżeli chodzi o filozofię publikowania, aktualizacji, nowych wersji i tym podobnych, to żeśmy przyjęli takie założenie, że z każdym nowym WordPressem wychodzi nowa wersja Cookie Notice. Dlaczego? To zresztą jest wspólne dla innych wtyczek, które robimy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wtedy aktualizują WordPressa, większa szansa na to, że zaktualizują też naszą wtyczkę, to raz. Druga sprawa jest taka, że jeżeli wypuszczona jest wersja, nie wiem, 4.9.5 i wtyczka jest kompatybilna, oczywiście wiadomo, że będzie kompatybilna właściwie do każdej wersji, nowej wersji WordPressa, to i tak będą zapytania o to, czy ona jest na pewno kompatybilna z właśnie wypuszczoną wersją 4.9.6. Więc to są, powiedzmy, też
Oczywiście to nie jest tak, że tylko się pojawia wtedy, powiedzmy, sam komunikat, że jest ona kompatybilna. Po prostu pojawiają się też nowe funkcjonalności, z tym, że one najpierw są dewelopowane, potem czekają na to, aż się pojawi nowy WordPress i idzie aktualizacja. O funkcjonalnościach chciałem wam jedną rzecz powiedzieć, bo w przypadku tej wtyczki jest to zupełnie specyficzne, dlatego że ja napisałem 70%, 80% funkcjonalności tej wtyczki powstało na prośby użytkowników. Czyli myśmy ich nie wymyślali. Pokażę wam na kolejnym slajdzie, bo to jest porównanie wersji 1.0 z wersją 1.2.40.4, czyli aktualną. To wszystko nowego, co się tutaj pojawia, jest tego nie może 2-3 razy więcej po rozwinięciu tych okien. To wszystko wzięło się z tego, że ktoś do nas napisał, a myśmy się zgodzili z tym, że jest to fajny pomysł na to, żeby to wprowadzić, że to komuś może się przydać. Tak? Na przykład informacja z Włoch, że u nich jest stosowane i dopuszczone prawnie to, że można akceptować ciasteczka scrollując. Więc wrzuciliśmy funkcjonalność akceptacja ciasteczka w przypadku scrollowania w dół, tak? Czyli nie musimy klikać, zjeżdżamy w dół, ciasteczka są akceptowane. Potem ktoś dorzuca, że fajnie byłoby jeszcze podać offset, tak? Czyli ile mamy przeskrollować, czy 100 pikseli, czy 200, czy 300 i tak dalej. Dodajemy coś takiego. I w ten sposób jakby cały rozwój wtyczki, tak jak mówię, w 70-80% pochodzi od użytkowników. Więc to, że gdzieś piszecie na przykład o tym, że chcielibyście coś zaproponować, macie jakiś pomysł czy coś takiego, to ma sens. Tak? Jeżeli piszecie, kontaktujecie się z ludźmi w tej sprawie, to ma to sens. Oczywiście pod warunkiem, że nie robicie tego pod groźbą, bo to się też zdarza, różnego rodzaju groźby związane z tym, jeżeli tego nie wprowadzicie, to tamto, to zrezygnuję, w ogóle przejdę do konkurencji, obsmażę was i tak dalej, no nie? Wystarczy poprosić. GitHub, czyli korzystamy trochę z GitHuba, niedużo, bo większość tak naprawdę rzeczy tworzymy, że tak powiem, na miejscu, natomiast zdarza się tak, udostępniamy kod i też część kodu, jakichś ciekawych rzeczy, bądź optymalizacyjnych, one się pojawiają dzięki temu, że wtyczka jest dostępna na Gicie. No i wielojęzyczność, czyli tłumaczenia. To już są dziesiątki ludzi, którzy są w to zaangażowani. Tak prawdę mówiąc, większość Polaków była, nie wiem, chyba do niedawna przekonana, że wtyczka jest spolszczona. Że ona nie jest polska, tylko jest spolszczona, bo takie żeśmy dostawali informacje, ale no jest spolszczona przeze mnie, tak? Czyli najpierw jest po prostu przetłumaczona na WordPressie, w repozytorium jest tłumaczona przeze mnie. Liczby. To jest mocne, że tak powiem, moim zdaniem przynajmniej. Dlatego, że 3 miliony pobrań w ciągu 5 lat, tak, czyli dokładnie 5 lat. Natomiast ten wyznacznik nie jest, to nie jest liczba, do której ja bym się jakoś specjalnie przywiązywał, dlatego że kiedyś na WordPressie były w repozytorium mieliśmy podawane statystyki pobrań i było tak, że ktoś miał, nie wiem, 100 tysięcy, 500 tysięcy pobrań, a potem po przejściu na liczbę instalacji okazało się, że jest ich 10 tysięcy na przykład. W przypadku Cookie Notice sytuacja jest inna, dlatego że na ten moment to jest około 700 tysięcy instalacji wtyczki na świecie. Podejrzewam, że w ciągu miesiąca będzie to 800 tysięcy, a do końca roku milion. Znaczy takie są moje przewidywania, patrząc na to, jak wzrosła liczba pobrań od momentu, kiedy pojawiło się nowe prawo. Tak? I mogę powiedzieć tak, myślę, że z dużą odpowiedzialnością, że jest to największy polski projekt związany z WordPressem, jeżeli chodzi o skalę. Kolejna liczba, która jest sensowna, to są oceny, bo ze względu na prostotę, banalność bym powiedział tej wtyczki i na to, że większość osób daje tak naprawdę 5 gwiazdek, on jest po prostu lubiana przez użytkowników, bo nie da się jej nie zrozumieć. Okej.
Wiem, że obiad za chwilę, a ja mam jeszcze tylko dwie rzeczy do powiedzenia tak naprawdę. One są, powiedzmy, nazwałem je The Dark Side i The Bright Side, bo za tymi liczbami kryje się całe mnóstwo rzeczy, a najbardziej kryje się za tym czas i praca tak naprawdę. Więc chciałem wam to jakby trochę uświadomić od strony The Dark Side. Wsparcie. Wsparcie robimy na dwóch stronach, czyli robimy to poprzez repozytorium WordPressa, poprzez katalog wtyczek WordPressa i robimy to przez własną stronę. W sumie to jest około 700 wątków pomocy, na które trzeba było zareagować, odpowiedzieć, ustosunkować się, bądź nie. Jeżeli nie było to możliwe, albo nie wiem, ze względów czasowych nie jesteśmy w stanie tego po prostu czasami robić ze względu na popularność jakby tej wtyczki. Ale około 2000 odpowiedzi jakichś prób rozwiązania czy problemów użytkowników żeśmy zrobili, tak? Czyli jest tego naprawdę sporo. Maile. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, to jest 200-300 maili, tak? Nie wiem, jakbyśmy wprost nie napisali, że prosimy o kierowanie supportu na poprzez forum, bądź poprzez forum WordPressa, poprzez nasze forum wewnętrzne z naszej strony, to i tak te maile przychodzą i będą przychodzić. I nie wiem, dlaczego tak jest, ale moje przypuszczenie jest takie, zresztą sam jestem użytkownikiem różnych rzeczy i po prostu każdemu się wydaje, że jego projekt jest najważniejszy i że to, że coś nie działa albo że coś się zepsuło, jest po prostu końcem świata prywatnym. I on musi przez maila, bo on musi już mieć rozwiązanie, musi być już w tej chwili, bo jak nie, to właśnie, no nie wiem, coś tam się wydarzy, tak? Będzie zła opinia na przykład albo jeszcze coś innego. Oczywiście staram się na to odpowiadać, na ile to jest możliwe i rozwiązywać to problemy, ewentualnie kierować na support, no ale tego się po prostu nie da uniknąć. Komentarze i dokumentacja, może to razem potraktuję. Przy prowadzeniu takiego projektu tak naprawdę jest mnóstwo pracy i to jest praca, której w ogóle nie widać. Pomijając nawet support, trzeba pisać dokumentację, trzeba aktualizować tą dokumentację, trzeba odpowiadać na komentarze do tej dokumentacji, bo niektóre z nich są realne i są niektóre problemy, które ludzie poruszają, są ważne i trzeba się w to zaangażować. I kolejna rzecz, powiedzmy z takich niechcianych, jest taka, że gdzie byśmy się nie schowali w internecie, to i tak nas użytkownicy znajdą i będą zadawać pytania a propos problemów ze swoimi stronami, ze swoimi aplikacjami. Tak naprawdę jedyna forma, w jakiej ja nie dostaję supportu, to jest kurierzy, nie wiem, DPD i tak dalej. Także naprawdę jest to ogromne wyzwanie i chciałem wam właśnie powiedzieć, mówię o tym nie po to, żeby narzekać, bo to jest tak naprawdę jakby jest to coś, z czym jakby trzeba się liczyć, tak? W momencie, kiedy tworzymy coś, publikujemy to, udostępniamy bezpłatnie, no jest to coś, co po prostu trzeba wziąć z dobrodziejstwem inwentarza, że ten support będzie zawracał wam głowę w weekendy, będzie wam zawracał głowę na urlopie i tak dalej i jakoś się trzeba do tego ustosunkować. A teraz jakby jaśniejsza strona. I tak naprawdę myśląc o tym, to wyobrażam sobie dwie rzeczy, czyli to ma dwa wymiary jakby, tak? Czyli te dwa wymiary, czyli wymiar praktyczny i coś, co jest niewymierne, tak? Ja mogę osobiście powiedzieć, że mam mega satysfakcję z tego, że pytając o to, ile osób z was korzysta z wtyczki, widzę, nie wiem, kilkadziesiąt rąk podniesionych. Gdyby tak całą społeczność WordPressa postawić, to wyobraźcie sobie, że zrobiłoby to 700 tysięcy ludzi czy 800 tysięcy ludzi. Jest to
niesamowita jakby satysfakcja, tak? Ja przez to zachęcam do tego, żeby robić coś takiego i żeby udostępniać rzeczy za darmo. Rzeczy dobre, tak? Szczerze mówiąc, mam takie poczucie, że Polacy nie są specjalnie skłonni do tego, żeby się czymś dzielić. Ja bym po prostu do tego zachęcał. Zresztą sama wtyczka Cookie Notice od początku, po prostu wszystkie wtyczki, które robimy, one nie są skierowane do Polaków. One są skierowane globalnie, tak jak w zeszłym, jak w sobotę Maciej Swoboda opowiadał o tym, że oni mają jakieś rzeczy, jakby istnieją na rynku polskim, rozwijają się na tym rynku i tak dalej. Ja to rozumiem. Natomiast mogę powiedzieć, że tutaj jest jakby zupełnie odrębna logika, czyli od razu jedziemy w globalnie, tak? Jedziemy globalnie. I jest tego efekt, tak mi się wydaje. No. Jeżeli chodzi o rzeczy wymierne, to tak naprawdę to jest tego też sporo, tak? Czyli są to kontakty, są to oferty, są to propozycje, nie wiem, sprzedaży wtyczki, tak? Na przykład, jeżeli ktoś by chciał coś takiego zrobić, to jest to możliwe, nie wiem. Szczerze mówiąc, nigdy na poważnie o tym nie myślałem, ani nie rozważałem czegoś takiego i nie rozważam, ale takie rzeczy też się pojawiają. Natomiast z najważniejszych rzeczy, które z tych wymiernych rzeczy mogę powiedzieć, to są po prostu oferty pracy, współpracy, realizacji projektów, zlecenia. Coś, czego tak naprawdę bierze się z tego, że nie wiem, mamy takie portfolio, a nie inne, że ktoś korzysta z naszej pracy, zna, nie wiem, chociażby kod, albo widzi, w jaki sposób coś funkcjonuje i z tego biorą się zlecenia. Czyli wtyczka nie musi być na ten moment płatna, żeby mieć z tego wymierne korzyści. Ja nie mówię, że ona kiedyś nie będzie na przykład, ale chociażby z tego powodu, że support jest tak zabójczy, że właściwie, nie wiem, ja pracuję w tej chwili na 4 etaty, że tak powiem, no może nie etaty, ale 4 razy full time. I robię jeszcze support. Natomiast to po prostu w jakimś momencie będzie niemożliwe, no nie? Tylko z tego powodu, ze względu na popularność. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, uważam, że jest to, nie wiem, jedno z fajniejszych doświadczeń tak naprawdę w moim życiu. Prowadzenie i tej wtyczki, a zresztą w ogóle wszystkich wtyczek, kontakt, publikowanie własnego kodu, dzielenie się tym, co się robi. Nie wiem, jest dla mnie jedną z najfajniejszych rzeczy, jaka mi się wydarzyła i tyle na dzisiaj. Dziękuję.